Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pierwszym wyznacznikiem przynależności do owczarni Chrystusowej jest słuchanie Jego głosu. Bycie uczniem Jezusa oznacza uczenie się rozpoznawania Jego głosu, czyli codziennego nasłuchiwania dobrej nowiny, aby głos Chrystusa rozbrzmiewał w sercu ucznia. To ze słuchania przecież rodzi się wiara, jak zapewnia święty Paweł. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Idą one za mną. Dopiero wówczas, kiedy nauczymy się rozpoznawać głos Pana, możemy za Nim ruszyć w drogę, możemy Go naśladować. Wcześniej jest to niemożliwe. To, co winno nas pociągać w Jezusie, to Jego nauczanie, słowa, które mają w sobie życie. Jezus jest nie tylko pasterzem owiec, ale również pastwiskiem. On karmi nas swoim Słowem, jak najwyborniejszą strawą. Słowo Chrystusa, Słowo Dobrej Nowiny, jest treściwym pokarmem, które daje nieśmiertelne życie. Każdy, kto pozostaje w rękach dobrego pasterza, może czuć się bezpiecznie, gdyż Jego potężne ramię nie pozwoli nikomu wyrwać nas z Jego objęć. Jezus ukazuje nam się jako dobry pasterz, zatroskany o swoje owce, dając im wszystko, co potrzeba do życia w obfitości. Odrzućmy lęk. W Jego ramionach możemy czuć się bezpiecznie.